kimś, kto ogólnie rzecz biorąc zmienił świat na troszkę bardziej lepszy niż go zastał, nie? Możemy uznać go jako jednego z wielu etycznych myślicieli. Chociaż on zapewne by nie chciał, żebyśmy tak to zrobili, to my możemy po prostu wycedzić ten z jego twórczości, czy też z tego, jak został on nam przekazany, wiesz, przez wczesnych chrześcijan, to, co uważamy za dobre i po prostu przyznać, że rzeczywiście to jest dobre, nie? Tak jak ta pomoc ubogim, tak jak ta pomoc chorym, tak jak te odwiedzanie ludzi, którzy są, nie wiem, uwięzieni niesprawiedliwie, to wszystko jest dobre, nie? Karmienie głodnych, odzianie tych, którzy nie mają na ubranie, to wszystko jest szczytne. I możemy też rozpoznać, że on był pewnego rodzaju, wprowadzał lepszą zmianę. W tym sensie, że zastał może judaizm, który jest bardziej rygorystyczny i chciał go trochę uwolnić. Znaczy wydaje mi się, że tak przynajmniej ja mam. Widzę, że nie zgadzasz się tutaj już troszkę. Bo on nie zastał judaizmu, on zastał judaizmy i sam tak, był człowiekiem judaistycznym. To znaczy Jezus nie złamał prawa żydowskiego. Jak jest nawet to, co mówiliśmy wcześniej, że słyszeliście, że ja wam powiedziałem oko za oko, ząb za ząb, ale ja wam mówię. I niektórzy to traktują jako radykalne zerwanie z judaizmem, z tą interpretacją Biblii hebrajskiej. To nie jest prawda, dlatego że w języku greckim słowo ale, de, może zarówno oznaczać zerwanie, jak i kontynuację, nadbudowę. To znaczy Jezus mówi, słyszeliście, co ja wam mówiono, i to było okej. Jezus od tego się nie odcina. Ale ja wam mówię, dodajcie coś jeszcze. Szczególnie dodajcie to w tym czasie, który nadszedł, czyli czas końca. Ale zgadzam się z tym, co wcześniej powiedziałeś. Tak. Jedna myśl, jaka mi teraz przyszła do głowy, właśnie która jest zaczerpnięta właśnie z tego fragmentu, czy też nieopodal, czyli słyszeliście, że wam powiedziano, a ja wam mówię. Jest tam taki tekst o tym... Znaczy to, co Christophera Hitchensa na przykład prześladowało po nocach najwyraźniej i zawsze złorzeczył Jezusowi z tego powodu, czyli ten wątek myśl o zbrodni. Powiedzmy, o mojżeszowym rozeznaniu, jeżeli popełniasz z kobietą cudzołóstwo, no to należy się za to kara. Ale Jezus widzi to tak, że zaciągasz na siebie równą moralną winę, jeżeli po prostu tylko w umyśle, jeżeli tylko pomyślisz, powiedzmy, taką lubieżną czy też seksualną myśl o kobiecie, która nie jest twoją żoną. To zdaje się być pewien krok wstecz moralny, nie? Że nagle za samą myśl, to jest tak jak Budda mówił, nie? Ludzki umysł to jest pewna taka małpa, której nie da się kontrolować, nie da się zatrzymać swoich myśli tak, żeby nigdy seksualnej myśli nie pomyśleć, nie? I to jest budowanie pewnego standardu, który jest nie do osiągnięcia. I to zdaje się być takie po prostu narzucanie tej winy na ludzi, żeby oni właśnie szukali może religijnego odkupienia z rąk tego człowieka, który chce do tej religii ich zaangażować. Jak ty na ten wątek patrzysz? Dwie rzeczy, to znaczy jeżeli chodzi o te myśli seksualne, są pewnie ludzie aseksualni. Akurat jeżeli chodzi o kwestie seksuologii, to aż tak dobrze się nie znam, ale myślę, że oni w ogóle nie czują pociągu i być może nawet taka myśl nigdy nie przeszła przez głowę. Natomiast i to jest bardzo mocno związane z tym, co chcę teraz powiedzieć. Dlatego, że zapytałeś się, co ja o tym myślę. Ja w ogóle mało myślę o chrześcijaństwie i o pewnych koncepcjach, które mają przełożenie. Ja bardziej wsłuchuję się w to, co inni myślą o tej kwestii. To znaczy ja jestem reception studies i na przykład jeżeli widzę, że w drugim wieku jest drugi list Klemensa, autor anonimowy, nie wiemy kto, ale będziemy nazywać, kto go napisał, ale będziemy mówić drugi list Klemensa. I tam jest napisane, że Królestwo Boże nie przyjdzie dopóki mężczyzna będzie patrzył na kobietę i będzie widział w niej kobietę i ona będzie patrzyła na niego i będzie widziała w nim mężczyznę. Czyli takie wyzwanie trochę do aseksualności, do takiego wyzbycia się myślenia kategoriami płciowymi. I to jest właśnie wprowadzenie do Królestwa Propedeutyka, wprowadzenie do Królestwa Bożego. Więc jeżeli w drugim wieku właśnie autor tego drugiego listu Klemensa mówi o aseksualności, o genderyzmie Królestwa Bożego, to być może Jezusowi o to chodziło. I w tym wypadku to, jak on patrzył i czytał ten tekst, jest zupełnie inne niż to, jak my na ten tekst patrzymy. Z tej strony podchodzę. W sensie patrzę, jak ktoś inny ten tekst interpretuje. Rozumiem. Natomiast jest grono akademików, biblistów, sekularnych szczególnie, którzy mówią, że to, co Jezus zgłosił, jest całkowicie niemożliwe do zrealizowania. Nadstaw drugi policzek,
prawda? Jeżeli ktoś cię prosi, to zawsze mu dawaj. I następną milę. Tak, idź następną milę. I tutaj wiesz co, najbardziej mnie interesuje interakcja pomiędzy czytelnikiem a tekstem. Dlatego, że wiesz, jak czytam po prostu, jak chrześcijanie ten tekst odczytywali na przełomie wieków, to wynajdują takie ciekawe rzeczy i takie sposoby interpretacyjne, żebyś to nie uwierzył. Na przykład mówi, że skoro Jezus mówi, że jak ktoś się uderzy w prawy policzek, to w lewy można ich przywalić. Druga myśl jest taka, czekaj. Że... Jeżeli no ktoś bo Jezus ci... mówi, no. że jeżeli ktoś cię walnie w prawy policzek, to wstaw mu drugi. Tak. A jak ktoś ci przywali w lewy, to co? No to by mi w życiu nie przyszło do głowy. Że no po prostu właśnie. Chodzi o strony, nie? O strony, tak. I oni teraz budują takie interpretacje, które są całkowicie nieprawdziwe, ale na przykład, że w pierwszym wieku używanie lewej ręki było niedozwolone. Była ona nieczysta, prawda? Ona była służyła tylko, powiedzmy, do wycierania tyłka po wiadomo po czym. Tak. Nieprawda. Bo nawet, nie wiem, w drugim liście do Koryntian 6-7 jest napisane, że Bóg, tam jest o orężu sprawiedliwości, że jest zarówno z prawej i z lewej strony, a jeszcze nie pamiętam dokładnie tego cytatu, ale jest wartościowane są obie strony równomiernie. Tak samo na przykład u Filona Aleksandryjskiego znajdziemy, że Bóg stworzył prawą i lewą stronę ciała taką samą. No wiesz, no często mamy tą taką potrzebę narzucania naszych myśli, że jeżeli znajdziemy jeden przykład czegoś, to generalizujemy, że oni wszyscy tak myśleli. Tak, tak. No, to jest. Bo tu chodzi o tą akulturację. To znaczy, że dzisiejsi chrześcijanie mówią, chrześcijaństwo nie powinno iść za kulturą. Prawda? Powinniśmy nie ulegać trendom. Kontrkulturowe powinno być. Chrześcijaństwo od pierwszego wieku nic innego nie robi, niż idzie za kulturą. No przecież jeżeli nawet, no weźmy w listach, w Biblii chyba u Jakuba to jest napisane, że przecież prawo żydowskie należało czym zastąpić. No bo jeżeli Paweł mówi, że wiesz, już nasz prawo nie obowiązuje. Tak, jest jak Hagar. To niektóre grupy chrześcijańskie dochodziły do tego, że można robić wszystko. I robili naprawdę wszystko. Co jest ciekawe, bo później to spotkamy tak. u mnichów egipskich. To jest jeszcze osobny temat. Jakiś ale... ostry. Brzmi jak ostry jakiś ostry temat. Ostry temat. Jest ostry temat. Mam dużo ostrych tematów, ale wiesz, też muszę ograniczać się, żeby nie przegadać cały czas. I co chrześcijanie wprowadzili w miejsce prawa żydowskiego? RIT, czyli cnotę żydowską. Pogańską, chociaż nie lubię tak, słowa. Od pogańską. Arystotelesa właściwie. Dokładnie. I teraz cnót. I co? Nie jest to akulturacja? Nie jest to dostosowanie się do kultury? Chciałem cię zapytać o wątek zwierząt w nauczaniu Jezusa. Czyli zdaje mi się, że Jezus poniekąd jest też taką osobą, która jest jakby ofiarą swojego kulturowego backgroundu, nie? No bo jeżeli on jest rzeczywiście Żydem i stara się, wiesz, żyć stosując do tych zasad, no to rzeczywiście nigdzie nie znajdziemy tam, znaczy być może jedyna jakby skrupuły, jakie się włączają, jeżeli chodzi o jego dietę, to wtedy, kiedy może być koszerna lub nie. Jako, że on po prostu był Żydem. W tekstach Ewangelii spotykamy Jezusa, który je ryby, albo który właściwie z kompletnie niezrozumiałego powodu zabija tysiące świń przez utopienie, znaczy przez zrzucenie ich ze skarpy i utopienie. I w ogóle też można patrzeć na to, jeżeli ktoś jest, wiesz, już tam ma gdzieś te zwierzęta, to można patrzeć na to z perspektywy właściciela, który właśnie stracił tysiące świń, które, wiesz, no, to musiał być jego zawód, wiesz, od początku do końca. No, aha, no i historia jest taka, że jeden człowiek był opętany i Jezus chciał wypędzić z niego złe duchy i to właśnie zrobił. Szatan poprosił go, żeby przerzucił go w zwierzęta i Jezus tak właśnie zrobił. Wrzucił tego szatana, ich był cały legion, czyli prawdopodobnie wiele tych demonów tam było, do świń i potem te świnie ukatrupił. Czy też one miały jakiś taki, nie wiem, impuls, no jakaś ręka boska. One ze skarpy się rzuciły. Tak, tak, no jakaś, jakiś czar, to, znaczy jakaś aktywność
boska tutaj musiała zadziałać, żeby tak, a nie inaczej się to skończyło, czyli tą śmiercią. To jest myśl, którą Bertrand Russell kiedyś wyraził już dziesiątki lat temu, nie? Że przecież Jezus mógł, będąc wszechmogący, albo przynajmniej wiele mogący, mógł po prostu wyciągnąć tego szatana i na przykład go dezintegrować, żeby już nigdy nie istniał, nie? Albo wrzucić go do piekła automatycznie, jeżeli ktoś odczytuje to tak, że to piekło istnieje bez przerwy, tak jak niektórzy sugerują, nie? Więc czemu te świnie musiały paść tego ofiarą? I zdaje się, że Jezus jest niedostosowany do moralności, która idzie naprzód. Zasięg naszej do współczucia zdaje się poszerzać i poszerzać, a tekst biblijny jest nadal taki sam, bo tak działa po prostu księga, nie? Znaczy, no to jest zbiór ksiąg, ale w tym sensie, że tak działa źródło spisane. Więc chciałbym cię zapytać to właśnie o ten aspekt, czy to ekologiczności Jezusa, czy jego stosunku do zwierząt. Jakie myśli w świecie pojawiły się wobec tego tematu i czy nie jest to właśnie tak, że on jest w pewien sposób ograniczony z tego powodu? Zasygnalizuję dwie sprawy, żeby po prostu nie przedłużać. Pierwsze to jest oczywiście ten aspekt asketologiczny. Z czym się kojarzy spełnienie przyjście Boga, prawda? To powtórne. No, ze zniszczeniem świata. W sensie on nie będzie zniszczony, on będzie odnowiony, ale poprzez zniszczenie tych elementów, które tutaj bytują, więc będzie pewna ekokatastrofa. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, bo to jest bardzo często źle zrozumiane. To znaczy, że śmierć Jezusa zniosła potrzeby ofiar, dlatego że Jezus oddał swoje życie za nas, za chrześcijan, za po prostu za ludzkość i przez to jakby inne ofiary ze zwierząt stały się już całkowicie niepotrzebne, prawda? Bo jest ta idealna ofiara z Syna Bożego, to po co inne ofiary? Ale nie... Mamy pewne... Że jest taki tekst w Biblii, że Jezus jest jakby tym całopaleniem, nie? Że on jest tym... Tak, oczywiście. Oni przedstawiali Jezusa jako ofiarę. Tutaj nie mam z tym żadnych wątpliwości, tylko kwestia jest taka, czy ten system ofiarniczy, składanie zwierząt, egzystował po Jezusie, czy nie. No bo że podczas żywota Jezusa egzystował, to my wiemy, dlatego że Jezus spożywał wieczerzę paschalną, prawda? Na przykład rodzina Jezusa, kiedy Jezus się urodził, po prostu świątyni złożyła ofiarę z dwóch gołębi, co świadczyło, że rodzina Jezusa nie była majętna. I wcześniej, co mówiłem, że Jezus jakby porzucił swoją rodzinę, no niestety, to nie byli dobrze sytuowani ludzie. Więc z ich perspektywy było coś to bardzo niemoralnego, tak? On porzucił rodzinę, która cywilka było. No nie wiem, jak to było, prawda? Ale można na to spojrzeć z tej perspektywy. Także Jezus na przykład, jak uzdrowił krętowatego, mówi mu idź i złóż ofiary, prawda? Czyli tak. Jezus jakby zachęca kogoś, żeby te ofiary zostały kontynuowane. Po śmierci Jezusa prawdopodobnie wcześniej jego followersi, naśladowcy, dalej uczestniczyli w systemie ofiarniczym. Ten system ofiarniczy padł dopiero wtedy, kiedy padła świątynia jerozolimska. I ktoś tu może powiedzieć, no dobrze, no ale jeżeli Jezus oddał swoje życie za ziemię, za Żydów, za ludzkość, no to w jaki sposób można wytłumaczyć tę dalszą egzystencję tego systemu? A na przykład w czwartej księdze machabejskiej czytamy o tym, że męczennicy machabejscy oddali swoje życie za Żydów jako okup za ich winy. Czyli dokładnie ten sam język, który jest później aplikowany do Jezusa. Mimo, że ich męczeństwo było rozumiane w kategoriach ofiary za ziemię, za grzechy, za to, czego dokonali Żydzi, czego się dopuścili Żydzi przed nimi, za co Bóg ich ukarał. To była ta ich śmierć ofiarnicza. I jakoś to nie doprowadziło do zniszczenia systemu ofiarniczego ze zwierząt. No tak. Więc to nie jest tak, że wcześniej chrześcijanie od razu po śmierci Jezusa doszli do wniosku, nawet Paweł zmienił swoją teologię, ale to jest długi, długi temat. To nie jest tak, że oni od razu doszli do wniosku, aha, dobra, Jezus umarł za nasze winy, za nasze grzechy, za nasze przewinienia i już nie musimy w takim razie Bogu składać żadnych ofiar, bo ta ofiara się dokonała. To jest pewna gradacja, jak to się mówi, stopniowanie, pewien rozwój i ten rozwój nie jest linearny. To znaczy on nie szedł w tę stronę, tylko on się rozgałęział. Były różne grupy, które miały różne do tego podejście. Jeżeli ktoś tutaj szuka właśnie pokazania tego, że Jezus był pozytywną postacią w tej kwestii, ja się z tym zgadzam. Bo ja znam takich chrześcijan, którzy w bardzo sposób racjonalny odwołują się do tego rodzaju argumentów, tylko musimy pamiętać, że to nie są jedyne możliwe argumenty
jedyny możliwy model, który egzystował po śmierci Jezusa. Ja na pewno nie oceniałbym go, chociaż tutaj ja już zasięgam do siebie, nie? Jakby mojego kompasu moralnego. Na pewno nie oceniałbym go jako wybitnego nauczyciela troski o zwierzęta, nie? I tego wątku, ten wątek zdaje się być kompletnie ignorowany i myślę, że poniekąd świat płaci za to taką cenę, że chrześcijanin, jeżeli chce mieć jakąś etyczną myśl na temat zwierząt, to musi ją zaczerpnąć skądś inąd, nie? Takie jest mi przynajmniej moje wrażenie. Damianie, bardzo ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Czy jest jeszcze w ogóle jakiś inny wątek, który chciałeś poruszyć? Chciałem zaprosić widzów, którym się ten wywiad spodobał, na nasz kanał, na Religię Bez Ściemy, ponieważ teraz robimy, tak jak mówię, zrobiliśmy film o Waco, z którego jesteśmy zadowoleni, szczególnie z drugiej części. Mamy nowego montażystę. Teraz robimy film na temat Heaven's Gate, gdzie będziemy właśnie pokazywać, jak grupa używała pewnych cytatów biblijnych, żeby uprawomocnić swoją działalność. To znaczy, my staramy się zawsze przy robieniu tego rodzaju filmów, a robimy o różnych grupach religijnych. Także mieliśmy taką serię o seryjnych mordercach, o religijności seryjnych morderców i staramy się z ich perspektywy pokazać, jak oni konstruowali tę rzeczywistość i co ich zmuszało do wykonywania pewnych czynności. To znaczy, jak oni to rozumieli. Tak, tak. My jakby nie oceniamy ich, chociaż czasami zdarzało mi się, że robiłem sobie żarciki z pewnych elementów ich teologii, ale to no jakoś trzeba dodać dynamiki do tych filmów, prawda? Tak. Zwłaszcza tak, jak się ten mówi o rzeczach kryminalnych i bardzo mrożących krew w żyłach, to tak. Przyda się niekiedy jakiś żart, żeby rozluźnić atmosferę, myślę. Dokładnie, dokładnie. Ja osobiście śledzę twoje filmy. Chciałbym bardzo ci podziękować za dzisiejszą rozmowę i zachęcam wszystkich moich widzów do odwiedzenia kanału Religia Bez Ściemy, Religion Unveiled, tak? Tak się nazywa pewnie twój kanał, więc dziękuję ci, Damianie, za dzisiejszą rozmowę i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze się spotkamy, żeby pogadać. Tak, taką nadzieję, dziękuję bardzo. Dzięki. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj o działalności i poglądach księdza Szymona Bańki, którego ja i moja dziewczyna nazywamy Baniak albo Bubble Priest. Bubble Priest. A bubble, bubble, bubble priest. Ksiądz Szymon Bańka jest rektorem katolickiej szkoły. Jest tradycjonalistą, należy do bractwa Piusa X. Nie mówić IX, bo nawet na tatę Michała się za takie rzeczy obraża. Szafarz sakramentów w sposób godny i właściwy. I właściciel bardzo fajnej czapki, bardzo fajnych czapek wręcz. Początkowo jego kanał kręcił się wokół tej szkoły, a rok temu Szymon Bańka zrobił sobie z internetu taką bardziej skuteczną mównicę. Mam wiele pozytywnych słów do powiedzenia na temat działalności księdza Bańki. To nie żart, mówię naprawdę. Po pierwsze, zauważcie, jak wielka ilość księży katolickich chce się angażować w dyskusje z ateistami. No. Właściwie to tylko ksiądz Bańka. Nie żebym dawał sobie prawo do dyktowania, w co katolicy mają wierzyć, ale ja również, patrząc na zmiany, jakie wprowadzono w katolicyzmie od Soboru Watykańskiego II wzwyż, widzę to jako pewnego rodzaju podmianę, udawanie, że ta sama tradycja jest kontynuowana, mimo że w dużym stopniu tak nie jest. Takie też jest mniej więcej podejście księdza Bańki i tutaj zbilibyśmy piątkę. Szymon Bańka jest w stanie i jest chętny zwrócić uwagę na błędy w rozumowaniu zarówno ateistów, jak i teistów, gdy argumentują przeciwko sobie i gdy takie błędy popełniają. Więc tutaj i zaczął akcję Wyjdź z Bańki, do której dzisiaj dołączę i którą uważam za pozytywną. To, co mi się nie podoba, to fakt, że jest chętny wybielić i usprawiedliwić każde i wszystkie paskudności moralne, jakie można znaleźć w Biblii. A jest ich tam kilka. To robi na swoim kanale od przynajmniej 9 miesięcy i czuję, że nie mogę puścić tego płazem. Na początku dzisiaj przedstawię dane, które należy wyjaśnić i które są istotne dla mojej analizy. Podczas analizy wskażę na sprzeczności w przekonaniach księdza Bańki i przedstawię moją krytykę jego obrony praw danych przez Boga w Starym Testamencie. A to wymaga przedstawienia przekonań księdza Bańki. Zacznijmy od podstaw. Czym jest według Bańki Biblia? Pismo Święte
jeśli chodzi o Nowy Testament, zostało stworzone przez Kościół, przez pierwszą hierarchię, przez apostołów. Zostało stworzone. Później kanon Pisma Świętego został przez Kościół określony. Stary Testament został z kolei stworzony przez naród wybrany. Oczywiście pod Bożym natchnieniem Bóg, który pilnował, żeby do Pisma Świętego nie wkradł się żaden błąd. A więc jak najbardziej jesteśmy przekonani, wierzymy, że w Piśmie Świętym nie ma błędu. Absolutnie fundamentalne jest, abyśmy wiedzieli, że Stary Testament jest faktycznie objawiony przez Boga. I ta odpowiedzialność za to, co jest zapisane w Starym Testamencie, jest jak najbardziej po stronie Pana Boga. Przypominam, że dla katolików Pismo Święte jest księgą nieomylną. To jest treść Bożego objawienia. Bańka jest katolikiem, więc uważa, że Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący, nieskończenie dobry i doskonale sprawiedliwy. Okej, więc już na tym etapie, uzbrojeni wyłącznie w postulat o nieomylności Biblii i cechy Boga, już możemy wyciągnąć logiczne konsekwencje tych przekonań. Bez przeczytania chociażby jednego wersetu z Biblii, wiem już teraz, że przekonania bańki implikują, że nie znajdę tu żadnego wersetu o tym, że Bóg czynił zło bez wystarczająco dobrego powodu. Bez uzasadnienia w postaci większego dobra, które z tego wynika. Ponieważ jeżeli wszystko, co jest tutaj i co ma charakter historycznego sprawozdania, to prawda, a Bóg jest nieskończenie dobry, to żadne prawdziwe sprawozdanie przeszłych wydarzeń nie będzie informować nas, że Bóg zachowuje się jak jakiś żądny krwi psychopata lub przywództwa państwa islamskiego, który nakazuje przestrzegać drakońskich i okrutnych praw. No i tutaj zaczynają się schody. Bo jak wszyscy wiemy, to jest dokładnie to, co znajduje się w Biblii. O tanich wyjaśnieniach. Ale zróbmy krok wstecz. Muszę sobie pozwolić na pewien metodologiczny komentarz. Więc bańka głosi, że Pismo Święte jest księgą nieomylną. Oczywiście to znaczy, że jeden fałsz, fałszywe zdanie, na przykład sprzeczność, kompletnie falsyfikuje przekonanie księdza bańki. Niegdyś byłem zdania, że w dyskusji nad nieomylnością należy zaprezentować naszemu wierzącemu jedną, dobrze wyselekcjonowaną sprzeczność, tak żeby wierzący miał szansę na nią odpowiedzieć, a potem ateista, jeżeli nadal nie będzie przekonany, będzie miał szansę odpowiedzieć na jej odpowiedź. Generalnie taka zdrowa dyskusja. To podejście ma swój urok oczywiście, ale obecnie uważam, że trochę wprowadza w błąd osobę, która może przysłuchiwać się takiej dyskusji. Ponieważ takich sprzeczności w Biblii jest oczywiście dziesiątki. I żeby chociaż jedną z nich wierzący chrześcijanin mógł od siebie oddalić, to będzie musiał się zobowiązać do jakichś nowych faktów lub wyjaśnień, często naciąganych nierealistycznych wyobrażeń lub kontrowersyjnych teorii pewnych historyków. Oczywiście takie harmonizacje jest dość łatwo wymyślić, zapostulować, żeby ktoś nie boi wyglądać jak dure. Tylko to wszystko sprawia, że katolicyzm osoby, która broni się przed takimi sprzecznościami, ponosi koszt przeciwko parsymoniczności. Ksiądz Bańka odwołuje się do brzytwy Ochama, więc z pewnością będzie miał na uwadze, by jego teoria nie obrastała w koła ratunkowe. Koła ratunkowe dla teorii. Bo jak w takie obrasta, to prawdopodobieństwo wstępne katolicyzmu staje się coraz niższe i niższe, ponieważ katolik zobowiązuje się co do prawdziwości coraz to większej ilości twierdzeń, które same w sobie często są cholernie naciągane. Podczas gdy niechrześcijanin lub chrześcijanin, który po prostu nie czuje śmiertelnej presji, by zaprzeczać temu, że Biblia jest pełna sprzeczności, nie musi snuć żadnych daleko idących domysłów, gdy nie są potrzebne i dane biblijne można po prostu wyjaśnić w sposób prosty, odwołując się do prawdziwej sprzeczności i po prostu powiedzieć, no, te dwa wersety są sprzeczne. Przynajmniej jeden z nich to fałsz. I to samo tyczy się niemoralności Boga Biblii. Jeżeli wyobrażenie Boga, jakie utrzymuje dana osoba wierząca, zobowiązuje ją do przekonania, że żadne zachowanie moralne Boga nie jest nikczemne moralnie rzecz biorąc, to każda opowieść o Bogu z nieomylnego pisma, które, jak uważa wielu, przedstawia obraz Boga skrajnie nikczemnego, będzie wymagać wyjaśnienia, czemu tak właśnie jest. A te wyjaśnienia, jeżeli naciągane, niepoparte przez fakty, niezależnie wykazane, wcale nie polepszają sytuacji apologety. Jako taką wyrazistą analogię można by podać sytuację, w której mąż jest nakryty przez żonę na sytuacji, która daje każdy pozór, że on ją zdradza. Po czym mąż mówi, to nie tak jak myślisz i podaje kompletnie wewnętrznie spójną historię, która tłumaczy, czemu tak to wygląda.
Taką, że gdyby ta historia była prawdziwa, to rzeczywiście by to tłumaczyło to, co widzi żona. Ale same wyjaśnienie może być oczywiście naciągane jak jasna cholera i żona może być idealnie racjonalna w odrzuceniu tej wersji zdarzeń. Skreśleniu jej jako fałszywej. Więc najpierw nakreślę obraz biblijnej sytuacji z lotu ptaka, a potem wyjaśnię, do jakiego wniosku według mnie powinniśmy z tego powodu dojść. Dane. Nasze dane, to co widzimy w świecie, a co ma być wyjaśnione, to w przypadku filmu, który teraz oglądasz, będą prawie wyłącznie wersety z Biblii. Pierwszą kategorię wersetów nazwę trudne nakazy Boga. Słowa trudne używam tutaj, żeby nie przesądzać przed analizą, czy wyjdą one na korzyść katolika czy ateisty. O tego typu wersetach w większości przypadków mówi ksiądz Bańka. Jakiego rodzaju są to wersety? Posłuchajcie. Kara śmierci. Wedle zasad Starego Testamentu kara śmierci jest przewidziana m.in. za przewinienia takie jak obrażanie swoich rodziców, cudzołóstwo, magię, niektóre formy kaziroctwa. Zabijane są wtedy obie osoby. Bluźnierstwo. Praca w szabat. To przykazanie w jednym przypadku w Biblii jest pokazane w sposób najbardziej bezpośredni, jak się da. Przyłapuje jednego Izraelitę na gorącym uczynku zbierania patyków w szabat i Pan rzekł do Mojżesza: człowiek ten musi umrzeć. Cała społeczność ma go poza obozem ukamienować. Co zrobiono? Wbrew przekonaniu księdza z osiedla. Bo faktycznie, w Piśmie Świętym homoseksualizm jest nazwany grzechem. Ale nigdzie nie jest napisane, żeby homoseksualisty poniżać, upokarzać, żeby go skazywać na śmierć albo na jakiekolwiek cierpienie. Tego w piśmie nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Seks homoseksualny mężczyzn jest oczywiście karany śmiercią. Typową metodą zabicia takiej osoby winnej było ukamienowanie. Ale są wersety takie jak ten, gdzie naturalnym odczytem jest to, że należy te osoby spalić na stosie. Aha, no i kara śmierci jest też za wyznawanie innej religii. Ale ten fragment przeczyta nam nasz ksiądz. Jeśli powstanie u ciebie prorok, który wyjaśnia czy słów i zapowie znak i cud i spełni się znak albo cud, jaki zapowiedział, a potem powie: chodźmy do wody obcych i słuchaj im słów tego proroka. Ów zaś prorok musi umrzeć, bo chcąc cię odwieść od drogi, jaką iść ci nakazał Pan Bóg twój, głosił odstępstwo od Pana Boga twego, w ten sposób usuniesz zło spośród siebie. Niewolnictwo. Prawa zawarte w Biblii wykładają dokładnie, jak niewolić drugą osobę. Kogo można niewolić, na jak długo i jakiego rodzaju zachowanie wobec niewolnika jest dopuszczalne. Po więcej szczegółów w tym temacie odsyłam do filmu Sceptycznego Blythe. Tam znajdziecie dużo bardziej szczegółowy opis tego tematu. Pewnie najważniejszy przepis na temat niewolnictwa w Biblii łatwo znaleźć, bo zaczyna się najczęściej na tej samej stronie co 10 przykazań lub na następnej stronie. Prawo wyłożone w Księdze Wyjścia dyktuje, że na niewolników można brać sobie zarówno Izraelitów, wówczas w niewoli spędzą 6 lub 7 lat, jak i gojów. O tych drugich. Kiedy będziecie potrzebowali niewolników i niewolnic, to będziecie ich kupowali od narodów, które są naokoło was. Będziecie także kupowali dzieci przybyszów osiadłych wśród was. Przybyszów i potomków ich, urodzonych w waszym kraju. Ci będą waszą własnością. Zostawicie ich w dziedzictwie waszym synom, aby ich posiadali na własność, na zawsze. Będziecie ich uważać za niewolników. Ale z braćmi Izraelitami nie będziecie się obchodzić srogo. Biblia mówi, jak bić niewolnika. Szymon Bańka w swoim filmie, gdzie polemizuje z Everyday Hero, mówi: mam wrażenie, że są przedstawione tutaj też te przepisy w sposób nierzetelny. Jak bić niewolnika, aby uniknąć kary, tak to autor opisuje. Nie, tam jest opisane, że jeśli śmierć niewolnika jest ewidentnie wynikiem właśnie jakiegoś ciosu pana, to on ma ponieść karę. I to jest zdecydowanie krok naprzód. Jeśli to jest ewidentne, że śmierć jest wynikiem pobicia, no to musi zostać ukarany. To jest zdecydowanie krok naprzód. Natomiast jeśli śmierć nie jest ewidentnie wynikiem tego pobicia, to tej kary może ten pan uniknąć. To nieprawda. Nie jest tak. Kto by pobił kijem swojego niewolnika lub niewolnicę, tak iżby zmarli pod jego ręką, winien być surowo ukarany. A jeśli by pozostali przy życiu jeden lub dwa dni, to nie będzie podlegał karze.
gdyż są jego własnością. Jak widzimy, jeżeli pan pobił na śmierć osobę, którą nie woli, to miał być surowo ukarany. Według Josha Bowena, biblisty i specjalisty w tym temacie, to może oznaczać karę śmierci. Ale nie musi. Ale jeżeli władca niewolników pobił bardzo poważnie swojego niewolnika, na tyle, że ten umarł, ale po jednym lub dwóch dniach dopiero, to nie podlegał karze. Nawet jeżeli wszyscy wiedzą, że to osoba niewoląca drugiego człowieka pobiła niewolonego na śmierć. Tak rozumie to Joshua Bowen, tak rozumie to komentarz do Tory Nahuma Sarny, tak rozumie to władający językiem hebrajskim biblista Michael Jones. Więc ksiądz Bańka jest tutaj w kompletnym błędzie. Dalej zauważyć można, że niewolnik jest rozpoznawany przez prawo Starego Testamentu jako człowiek mniej wartościowy niż wolny Izraelita. Wszyscy znamy frazę oko za oko, ząb za ząb, ale to kara przewidziana za okaleczenie Izraelitów. Nie jakichś tam niewolników. Ci ludzie nie są aż tak ważni. No bez przesady. Są niewolnicy. Jeżeli władca niewolników wybije oko niewolnikowi, podczas gdy bije swojego niewolnika, to ma obowiązek zwrócić temu jednookiemu teraz niewolnikowi wolność. Ale władcy niewolników nie jest wybijane jego oko. Nie, on tylko ponosi taką stratę, że jeden z jego niewolników już nim nie jest. Więc może sobie kupić nowego niewolnika, jeżeli go stać. Biblia przewiduje także niewolnictwo seksualne. Jeśli wyruszysz na wojnę z wrogami, a wydaj Pan Bóg w twoje ręce i weźmiesz jeńców, a ujrzysz między jeńcami kobietę o pięknym wyglądzie i pokochasz ją, możesz ją sobie wziąć za żonę i wprowadzić ją do swojego domu. Ona ogoli swoją głowę, obetnie paznokcie i zdejmie z siebie odzież branki. Zamieszkawszy w twym domu, opłakiwać będzie swojego ojca i matkę przez miesiąc. Zwróćcie uwagę, o czym jest ta historia. Rodzice tej niewolnicy zostali właśnie zabici przez Izraelitów. Potem pójdziesz do niej, zostaniesz jej mężem, a ona twoją żoną. Jeśli ci się przestanie podobać, odeślesz ją, gdzie zechce. Nie sprzedasz jej za srebro, ani nie obejdziesz się z nią jak z niewolnicą, ponieważ obcowałeś z nią wbrew jej woli. Pomyślelibyście pewnie, że Nowy Testament skorzysta z okazji, by potępić to, co było praktykowane w Starym i zaświadczy o niemoralności praktyki niewolnictwa. Nic podobnego. Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią, w prostocie serca, bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom jak Chrystusowi. Nie służąc tylko dla oka, by ludziom się przypodobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, którzy z duszą pełnią wolę Bożą. Z ochotą służcie, jak gdybyście służyli Panu, a nie ludziom. Świadomi tego, że każdy, jeśli uczyni coś dobrego, otrzyma z powrotem od Pana. Czy to niewolnik, czy wolny. A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie. Zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest Pan zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby. Niewolnicy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, służąc nie na pokaz, aby się przypodobać ludziom, lecz w prostocie serca i bojaźni Pana. Cokolwiek robicie, czyńcie to ochoczo, jak dla Pana, a nie dla ludzi. Wiedząc, że otrzymacie za to nagrodę, dziedzictwo od Pana. Bądźcie niewolnikami Pana Chrystusa, ludobójstwa. Opowieści biblijne sprawozdają sytuacje, w których Żydzi napadają i przejmują ziemie, które nie były pierwotnie ich, a sukces swój osiągają z pomocą Boga, który prowadzi ich przez bój. Bóg zleca wybicie całych ludów, pochwala takie zachowanie i nawet obraża się, jeżeli dane wybicie ludu zostało wykonane niewystarczająco dokładnie. Rzeź Amalekitów. W jednej z opowieści prorok Samuel, który słyszy głos Boga, sprawozdaje Saulowi, królowi Żydów, czego Bóg chce względem Amalekitów. Zabijaj tak mężczyzn, jak i kobiety, młodzież i dzieci, woły i owce, wielbłądy i osły. Słowa te są od Boga, jest powiedziane wprost, że tak mówi Pan zastępów. Rozkaz Boga nie jest wykonany. Wszystek lud Saul wybił mieczem, a jednak nie wszystek, bo król i tłuste bydło przeżyło rzeź. Bogu nie podobał się fakt, że jego rozkaz został wykonany na odwal.
Samuel, by rozkaz Boga spełnił się kompletnie, zmuszony był wziąć sprawy w swoje ręce i porąbać na kawałki króla Amalekitów. Rzeź Midianitów. Bóg przemawia do Mojżesza i zleca zemstę na Midianitach. Zemsta ta jest nazywana w Biblii zemstą Pana i jest zaznaczone w tekście, że Izraelici wyruszyli do boju tak, jak Pan rozkazał. Spośród Midianitów zabici zostają wszyscy, oprócz kobiet i dzieci, które zostają wzięte w niewolę. Mojżesz dowiaduje się o tym i wprawia go to w gniew. Każe zamordować również kobiety i dzieci, za wyjątkiem tych młodych dziewcząt, które są jeszcze dziewicami. Można... Trzeba właściwie zastanawiać się dokładnie, jak to sprawdzano. I takich dziewic w niewolę wzięto 32 tysiące. A tak, na Jerycho. Bóg na samym początku księgi Jozuego obiecuje, że da Izraelitom ziemię, na które stanie ich stopa. Kiedy docierają do Jerycha, Bóg mówi Jozuemu, że oddaje je w jego ręce i tłumaczy, jak ci mają wykonać swój atak na Jerycho. Tekst mówi, że miasto i wszystko, co się w nim znajduje, będzie pod klątwą Pana. Zasugerowane jest, że ta klątwa przechodzi na ludzi, jeżeli przywłaszczają sobie rzeczy obłożone klątwą. Żydzi wdzierają się do miasta i wyrżnęli do nogi ostrzem miecza wszystko, co było w mieście. Mężczyzn i kobiety, młodych i starych, woły, owce i osły. Biblia Poznańska. Ciosem miecza wykonali klątwę na wszystkim, co było w mieście, zabijając mężczyzn i kobiety, dzieci i starców, woły, owce i osły. W rzezi przeżyła tylko jedna kobieta i jej rodzina z powodów opisanych wcześniej w księdze. Niestety, jeden z żołnierzy podczas ataku przywłaszczył sobie własność zabitych Kananejczyków. Gniew Boga zapłonął z tego właśnie powodu. Z tego powodu. Bóg odmawia dalszej pomocy Izraelitom, o ile nie usuną spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Następuje mała procedura szukania winowajcy i gdy go znajdują, biorą jego, całe jego mienie, w tym to kradzione, i jego synów i córki. I ukamienował go cały Izrael. Spalili ich i ukamienowali. I wszyscy Izraelici go ukamienowali, a ich spalili i obrzucili kamieniami. Biblia Paulistów. Wtedy uśmierzył się gniew Pana. O kurde. I zaniechał Pan swego gwałtownego gniewu. To zabicie złodzieja oraz wszystkich jego dzieci sprawiło, że Bóg się uspokoił i znowu był skory do pomocy Jozuemu. Takich cytatów jest dużo, dużo więcej, ale myślę, że na nasze potrzeby to wystarczy. W późniejszych częściach przedstawię dokładne stanowisko księdza Bańki wobec tego rodzaju tekstów. A najpierw przedstawię następne kategorie dowodów, danych do tłumaczenia. Trudne zachowania. O ile ta pierwsza kategoria, czyli trudne nakazy Boga, sprowadzała się do przykazań i nakazów wypowiedzianych przez Boga, egzekwowane przez Boga. W tej drugiej kategorii znajdują się czyny samego Boga. To, co On robi, to mały czas. Zaczynając od karania dzieci za winy ich ojców. Orestes z Everyday Hero mówi, że o ile on dobrze rozumie w Starym Testamencie, karze się dzieci za przewinienia ojców. Tak jest, dokładnie tak jest, dokładnie tak. Z jakiegoś dziwnego powodu ksiądz Szymon Bańka stara się temu zaprzeczyć. Autor zarzuca również, że w Starym Testamencie Pan Bóg karze dzieci za winy rodziców, co do zasady nie. Z mojej analizy Biblii wynika, że ludzie w Biblii nie mają prawa karać dzieci za winy ich ojców, ale Bóg wasz i Pan wasz, katolicy, karze dzieci za winy rodziców. Czy to w Starym, czy to w Nowym Testamencie? To omówię.